Co robisz zaraz po obudzeniu? Jesień. Jeszcze jest przed zmianą czasu. Za nami, za oknem, ciemna noc. Kiedy rano wstajemy, o tej siódmej jeszcze jest ciemno. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz? Ja czasami mam ochotę odwrócić się na drugi bok, wyłączywszy wcześniej budzik, nakryć się kołdrą, patrząc za okno i spać dalej. Inni od razu rzeźko wstają, udają się na poranną toaletę, zbierają się. W psalmie 34, w czwartym wierszu czytamy: Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. I to jest może pewien pomysł na to, co warto zrobić zaraz po obudzeniu się, jeszcze leżąc w łóżku, kiedy mamy poczucie, że może jesteśmy niewyspani, że nam się nie chce, kiedy widzimy tą ciemną noc za oknem. Warto już od samego rana wysławiać Pana, dziękować Mu za to, że obudził nas do kolejnego dnia, za to, że mieliśmy szansę, chociaż trochę, zregenerować nasze siły, dziękować za to, co było, prosić o to, co przed nami, powierzając Mu ten kolejny dzień naszego życia, to wszystko, do czego jesteśmy powołani w tym dniu, w jaki sposób możemy realizować swoje powołanie naśladowców Chrystusa. Bo apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, 20 wierszu napisał: Obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Każdy dzień naszego życia ma być zorientowany na Chrystusa. On jest Bożym tak. On jest tak Bożej miłości. W Nim zrealizowały się wszystkie Boże obietnice. A Bożą obietnicą dla mnie i dla Ciebie jest Jego opieka. Jest Jego prowadzenie tutaj w doczesności i zbawienie ofiarowane w Chrystusie, którego będziemy w pełni mogli doświadczać w wieczności. Dlatego przez Niego, przez Chrystusa mówimy Amen ku chwale Bożej. I życzę nam, żeby ten dzisiejszy dzień, który rozpoczynamy, był ku chwale Bożej. Żebyśmy to wszystko, co robimy, robili ku Bożej chwale. Żebyśmy naszym życiem, naszą postawą, naszą miłością do drugiego człowieka oddawali Bogu chwałę i żebyśmy też do Boga wołali. Żeby wybrzmiewało to nasze modlitewne Amen. Dziękczynieniu, w prośbie, w powierzaniu siebie, swoich bliskich, tego wszystkiego, co przed nami, Panu Bogu. Amen. Módlmy się. Kochany nasz Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci za spokojną noc, za dobry sen, za to, że budzisz nas do kolejnego dnia. Dziękujemy Ci za to, co było i dziękujemy Ci za perspektywę, jaka jest przed nami. I prosimy Cię, bądź z nami, prowadź nas, opiekuj się nami, strzeż nas przez cały ten dzisiejszy dzień. Niechaj on będzie ku Twojej chwale, abyśmy swoim życiem, swoimi wyborami, decyzjami, tym wszystkim, co przed nami, uwielbiali Ciebie, bo jesteś tego godzien. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobrego, błogosławionego, radosnego dnia, żebyście znaleźli czas i przestrzeń do wysławiania Pana. Amen.